Witam serdecznie, Matias 1 z tej strony. Dzisiaj nie walczę sam. Moja żona ostro działa z Daszkiem. No może się pokaż na tego Daszka, jak go zrobiłaś. No kurde, naprawdę fajnie zaczyna wyglądać, już jest równiutki. Wygładzony elegancko z każdej strony. No dzięki. Także moja żona ostro tam walczy. Natomiast tak, co udało się dzisiaj zrobić? Podłączone radio już jest. No nie do końca tak, jakbym jeszcze chciał, ale powiedzmy, że to jest przełożenie tylko pinów w kostce zasilania i są w radiu. Natomiast może będzie, żebyście sobie słyszeli. Teraz leci zmieniarka. O, może tak. Zmieniarka idzie teraz z płyty. I teraz tak, na razie jeszcze nie ma tego joysticka, leży sobie tutaj, ten mój, powiedzmy, on ma tutaj guzik, ale nie jest jeszcze podłączony. I teraz tak, na razie jest to w ten sposób skonfigurowane i to już zostanie, że będzie można wyłączać albo tym głównym guzikiem z radia, przełączać obie stacje między sobą, albo właśnie z tego pilota, który tutaj jest na desce. I teraz tak. Zobaczę, co się stanie. Naciskam. O, i już gra radio z, tutaj z tej stacji. O, i już to funkcjonuje. Ten wyświetlacz, który tutaj widzicie z oryginalnego radia, prawdopodobnie powędruje tutaj pod panel klimatronika na dół. No, tylko trzeba oczywiście też troszkę podgrzać to wszystko, uformować, zrobić. Także jest troszkę pracy. I teraz tak, z takich bajerów można powiedzieć. Ja go wyłączę teraz. Przy włączeniu będziecie mogli sobie poobserwować. O, może tak będzie lepiej. Logo Renault już jest ustawione. Także już się uruchamia wszystko. Muszę jeszcze faktycznie pomyśleć nad podtrzymaniem, że przy wyłączeniu, żeby to radio tam potem przez jakąś dłuższą chwilkę działało. Patrzę w ustawieniach, nie widziałem tam takich kwestii, które można by wykorzystać. Natomiast no, to się zrobi ewentualnie moduł, tak? No ale to jest kolejna tam praca dodatkowa, no ale zobaczymy. Na razie, żeby zamknąć to w stanie surowym. No i mniej więcej tak to wszystko wygląda na dzisiaj. Także bardzo dziękuję i pozdrawiam Was wszystkich. Matias 1.